Prezent. Zdobyłem prezent. Piłka w ryj. Nie wiem, co to było. Chujowy prezent. Hej, cześć moi kochani, dzisiaj witam was w kolejnym odcinku z kieszonkowego przeglądu gier. Jakiego kieszonkowego przeglądu gier? To jest Happy Wheels, kochani, Happy Wheels. Pamiętajcie, że nie zagrałem w jakiś fredlewe, dlatego że te będzie mieszają tak proste. Dzisiaj zaczynamy z lewem Scott History od Harry131, którego bardzo serdecznie pozdrawiam. I lecimy, zobaczymy, co to będzie, co to będzie. Please turn on set music for a better climate. Okej, dobra, czyli mamy włączyć smutną muzykę, żeby mieć lepszy klimat. No, nie zrobię tego, sorry, nie zrobię, bo ja tutaj muszę mieć wesołą muzykę, żeby nikt nie płakał mi na takiego. Prawda? Czemu ta gadzina nie może odebrać tego zastranego telefonu? Wieczór Nescota. Nescot dzwoni do Elevena. No dlaczego nie może odebrać tego telefonu? Dlaczego nie może? No? O kurde, co tu się dzieje? Nescot dociera do domu Elevena, tam nic nie ma, znaczy tam chyba nikogo nie ma, tam było tak napisane, prawda? Dziwne! Zamknięta! Ciekawe dlaczego? Ale że co, za klatka jest zamknięta, czy co? Co to jest? Biedronka, tak? To jest Biedronka? Tak, dobrze widzę, to jest Biedronka, jaka ładna Biedronka, kurde, jest naprawdę sexy. Sexy Biedroneczka. Nie, poczekaj, no bo tak szybko nie umiem, Nescot, Eleven, odbierz to. Coś tam, cmentarz, dobra. Mnóstwo grobów, no to w końcu jest cmentarz, o to ja się nie dziwię, że to jest mnóstwo grobów, prawda? Dociera do ukrytego nagrobka, ale kto, ja czy co? Co? Nie, nie wierzę, jak to? Eleven nie żyje? Kto to zrobił? No ja, no w którymś tam odcinku Happy Wheels go przecież zabiłem, no przecież to, co wy nie pamiętacie? No ej, ale co, już? To koniec levela jest? Czy co? 31 października, co było 31 października? Nawet nie wiem, co mam wiedzieć. Ale ja tu nie mogę przyjechać, co ja muszę teraz się wrócić, czy co? Nie rozumiem tego, co ja tu mam zrobić, mam się wrócić, tak? Dobrze myślę? Dobrze, znaczy ja wiem, że ja rzadko myślę, ale no ja nie widzę tutaj innego wyboru, tak? No to jest jedyne, no niby, że tak, no i to tyle, tak? O Jezu, no. I to tylko dzięki, czyli dobra, Eleven umarł 31 października, nie wiem, o co tutaj chodzi, ja dam takie gudne zachęta. Nie, no nie jestem zalogowany, w dupę jeżdża, dobra, trudno się mówi. Te level, znaczy te poziomy będą znowu nierejtowane, ponieważ nie jestem zalogowany. Usunąłem ciasteczka, no i dlatego pewnie, tak? Nescot Pogo od Kasia111, to troll Pogo. To jest troll Pogo. A ja tu mogę jakoś przejść? A bo to jest troll Pogo. No to ja pewnie nie będę mógł tego. O kurwełe, ja pierdzielę, jakie to było zrąbane. Nie, damy sobie takie gud znowu, dobra. Nie widzicie tych ocen, znaczy one się nie zapisują, ale najbardziej, że ja tam mówię, co bym dał, prawda? Nescot Skok od Demysi. Witajcie, Nescot widzowie, nie tylko, jest to moja druga mapka, dobrze. Pozdrawiam cię bardzo serdecznie, lecimy dalej, lecimy znaczy z tym levelem, tak? No bo w sumie to ja nie widzę tutaj nic trudnego, musimy tylko po prostu przeskoczyć i jechać do przodu. Coś tam rozwal, chyba szkło tam było napisane, tak mi się wydaje. No i win, no okej, dobra, damy tutaj też mocną trójeczkę, słuchajcie, tak. Nescot Pogo od Adrian Cox, którego bardzo serdecznie pozdrawiam. Witaj, Nescot, to moja pierwsza mapa, więc nie jest taka super, ale może ci się spodoba. No zobaczymy, czy mi się spodoba, raczej na pewno mi się spodobał. Jezu, co ja żebym widział normalnie, to i ma być Pogo. Pogo! O Jezu, skróty? Tam są skróty, no to pójdziemy na skróty, no dobra. O nie, dobra, przeskoczyłem przez skróty, już nie mam zamiaru się wracać, więc walić to, lecimy po prostu do przodu, ponieważ jestem super mega yo, madafaka yo. Okej, dobra, lecimy, pięknie skoczyłeś, panie Pogo, jestem z ciebie naprawdę taki dumny, że ty nawet nie wyobrażasz, jak ja dumny z ciebie jestem. Wyobrażasz to sobie? Bo ja nie potrafię tego sobie wyobrazić, no i dlaczego ja to nie mogę skoczyć, no? No jaki ja nie wierzę, normalnie co tego wieńko w dupce, no ja nie wiem, o dobra, jest nieważne, udało mi się, nie spadaj na dół. No, w dupę jeżdżę, no co za debil, no. Okej, mamy to, jest! Okej, pięknie, beautiful. Okej, zaczyna się o... What? Oh yeah, motherfucker, oh yeah, that's how we do it, exactly. Yes, beautiful. Wow, o, dobrze, teraz jesteśmy tutaj, o, idealnie, super, no, la, co to będzie, kochani, oj, tak, więc... O Jezu, ja pierdzielę! Ty jak zupy, Jezu, zboczony! Jetpack, już jest dobrze, już wygrywamy, już spokojnie, tak. Jaką chcesz następną mapę? Nieważne jak, uważne, żeby była, tak to się... Ja pierdzielę, ale wygrałem, no wygrałem, damy tutaj taki pretty good, naprawdę, czy tam pretty great to się nazywa. Nescot Sword Bro od Kuba YouTube, którego bardzo życzę, pozdrawiam, dziękuję ci bardzo za mapę, no i rzucamy tymi mieczami, rzucę. What the fuck? Poleciał... Wow, było blisko, oj, było blisko, oj, w dupę je... What?
te fakty, grubasie, czy ty to zrobiłeś? To zaprawiłeś mnie wszystkie mecze, nie mam tyle tak rzucać, czas, 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 nie mam i tego tam na tyle, tego twojego podobnika, który wygląda prawie tak samo jak tylko, że jest biały. A ta osłona to od czego nie mam je chronić, przepraszam, ba? Jak od tej miny to ona zbytnio nie działa, naprawdę. Może ja to... kuźwa. Poczekajcie. No, gówniana osłona, naprawdę gówniana osłona. Ja pierdziele, jak to może tak w ogóle być? O, trafiłem, trafiłem. Okej, okay, so close. Ale nie ze mną takie... Nie tylko przejść, to ziemniak 2-2-2. Okej, mam nadzieję, że ci się spodoba. Spodoba mi się na pewno, jestem tego pewien, skoro nazwałeś to Nesko, to... Wow, mina tam była. O, w dupę, to za mną leci, to za mną leci, to za mną leci. To się nazywa Nesko przejść, no to ja to przejdę, ja to bez problemu przejdę, zobaczysz. Tu jest jakaś kula, tutaj jest kula, łatwizna, wow. Okej, dobra, okej. Najważniejsze jest starałem, tak? Wow! So close, dobra? One more time, lecimy po prostu do przodu, bo wiemy, że te kule nie są dla nas przeszkodą żadną. Bo one sobie po prostu latają. O, w dupę jeżdżę, jednak są dla nas troszeczkę przeszkodą, jak mnie patrzycie. Opa, pięknie, dobra. Jeszcze raz, dobra, lecimy, lecimy, panie, lecimy, bo nas dogonią, dogonili. Kuźwa, ja pierdzielę, jak ja mam to zrobić, no. Leć! Jest beautiful! O, znowu są dwie, patrzcie jak one lecą, no. Patrzcie, żeby to widzicie jak lecą, bo ja widzę, bo to jest straszne. Kuźwa! Jezu! Ja pierdzielę, jak nie boom, to boom, to strakam. Ja pierdzielę, no. Look at that shit, I did it! Wow! I did it! I co teraz? Oh no fucking way. Okej, dajmy drogę troszeczkę, ja ciebie z następnym Nescott Neon Jump o Demesi znowu. Pozdrawiam cię bardzo serdecznie. Zobaczymy, jak tutaj to będzie wyglądało, jak będziemy skakać ładnie, czy nam się uda przeskoczyć do samego końca. Czy może wpadniemy na te zasrane kolce, które tam widzę, tak? Ale no, raczej w to wątpię, wiecie, raczej w to wątpię naprawdę. Szczerze raczej. Wow! To było naprawdę bliskie śmierci! Słuchajcie, było beautiful. Jak ja mam to wygrać? Aha, może tak, może dokładnie tak, słuchajcie. Pretty great, niech będzie pretty great. Nescott Ballfrow od Kuba YouTube. Pozdrawiam cię, zobaczymy jak tutaj te Ballfrow zrobiłeś. Śmierć? No, no, do, no! Motherfucker, no nie wierzę w to, no! No kurde, pierwsza piłka leci zawsze do tego śmierci, no. To jakaś chyba opętana piłka, słuchajcie. Okej, teraz nie będę rzucał pierwszą, więc nie powinna wpaść do... O, prezent. Zdobyłem prezent. Piłka w ryj. Nie wiem co to było, chujowy prezent. O! Win! No tak, to spadnie, a wina mi nie zaliczyło, jasne, że tak. Chyba win nie działa, więc zajmiemy tutaj trójeczkę i lecimy z następnym levelem. Nescott od rekinek 1, 5, 2, 3, 3. Pierwsza mapa testowana, nie da się przejść. O, no to po co taką mapę robisz, no? Zobaczę, ale skoro nie da się przejść, no to... To beznadzieja w takim razie, tak? No jednym słowem można tak powiedzieć, no. To już wiem, że mi się mapa nie podoba, skoro nie da się przejść, przecież logiczne. Okej, poczekaj, mam się ustabilizuje i teraz naciśniemy spacja. I hop! Beautiful! Przeskoczyliśmy na górę! Znaczy górą, bo chodzi mi o to, że tak, w sensie... O, da! Czyli da się przejść, czy nie da się przejść? Bo ja nie wiem, tam, co tam było napisane. Da się przejść, no to ja nie rozumiem, o co chodzi, naprawdę. To co to za jakiś durny opis? Nie da się przejść. What? Da się przejść, przeszedłem. Nescott wyskocznia, to mój pierwszy level dla ciebie i w całej grze. Olo, youtuber. Okej, dobra, zobaczymy, co to będzie pogo jump. Chyba raczej nie, to będzie raczej tatusiek, jak mi się wydaje. To moje pierwsze level dla ciebie, ja w ogóle pierwsze w całej grze. Uuu, tu jestem zaszczyczony. Zaszczyczony jestem, że to pierwszy level twój w ogóle w całej grze i zrobiłeś go specjalnie dla mnie, twój pierwszy level. Jestem zaszczyczony. I very bardzo dziękuję ci za to nie wiem, tą rozwałkę tą, którą mi tutaj zaprezentowałeś, bardzo. Słuchajcie, ja wiem, że mi się teraz to uda zrobić, popatrzcie. Musimy się tylko dobrze rozpe... No, w dupę jeża, już to przegrałem, ja pierdzielę, a było tak blisko, no. Jestem pewien, że teraz się uda! Patrz, 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 jest, jest, beautiful, exactly, o, w dupę, dobra, udało się, słuchajcie, kochani. Jest dobrze. Jesteśmy pro. Oh yeah. Oh yeah. Oh motherfucker pro, yo yo yo. Witam cię na skocie na Greek Edition Pergofly. Dotrzyj do Olimpu pokonując żołnierzy łuczników Zeusa, Kronosa. Powodzenia na skocie, da się przejść, ale trudno. Dobra, zobaczymy. W trzy dupy się cieszę, że da się wygrać, tylko jak ja za każdym razem będę musiał czekać tutaj 5 sekund, zanim ta gra się aktywuje, nam to trochę do dupy, naprawdę. Naprawdę.
Tak naprawdę muszę szczerze powiedzieć, no. Okej, dobra. Czyli tego pokonałem już. Ten nie ma co, w ogóle tutaj myślę sobie, że to możemy przegrać. Chyba jednak to możemy przegrać. On wystrzelił już wszystkie, dobra. Prometeusz, ochroń mnie. Okej, czyli to Prometeusz, on chce, żeby go ochronić, mam go w dupie. Przejdź nade mną, przejdź nade mną. Kuźwa, no akurat w głowę musiał mi trafić, akurat teraz sobie przeszedł. No ja pierdzielę, co za debil, no. Kurde. To jest Zeus, okej, Zeus już chyba mnie pokonał, bo starał się przynajmniej mnie pokonać. Wąze. No ty se k***a chyba jaja robisz, co to miało być, przepraszam bardzo. Co, Zeus mi wybuchł na dupie, czy co? A tu co to kurde jest? Kronos? To jest Kronos, aha, super, no tak. Akurat ma nastawiony to gówno, co się ma. Akurat tylko może na głowę, tylko głowę może trafić. Ja pierdzielę. Wygrałem, doleciałem do końca, koniec, wygrałem, dobra, jest pięknie. Nescott więzienie od Zour Dementor i Kaskasa Games. Ciebie też pozdrawiam, Zour Dementor, ciebie też pozdrawiam. Zostawię zamknięty na 10 lat za nielegalne używanie soli na terenie szkoły wraz z kumplami z sąsiednich celi. Cel szykujecie plan ucieczki z więzienia, kiedy wszyscy w bloku czekają na zamknięcie krat. Ty zakładasz skradziony mundur klawisza. No i co? I co potem? No i idę sobie, czy co? Czy... Aha, czyli przez cele mogę normalnie sobie przejechać i nic mi się nie stanie, tak? Okej, super. No i już chyba przegrałem. A nie, jednak nie, dobra. Jednak jeszcze jadę, słuchajcie. Tu są chyba jakieś prysznice. To wygląda jak prysznice, to wygląda jak cholerne prysznice. Uwierzcie mi to. Mamy to. Mamy jakąś dziurę tutaj wykopaną z tego, co widzę. Już tutaj ludzie na mnie czekają. Kurde, tam było coś napisane, dobra. Trudno się mówi, nie przeczytałem, nie będę wiedział jakiś plan. Trudno, najwyżej przegram i znowu ominąłem coś, no. Jezu, okej. Tak więc, Eleven, gadaj, gdzie... gdzie są tajne tunele Nescotta? Ty obsrańcu, pizdańcu, nigdy ci nie powiemy. Nie zdradzę kumpli. Bo co? Bo mi zaraz Nescott ze ściany wyskoczy i skopie mi dupsko. Aha, bo ci za... Bo mi zaraz, no. I co, czemu ten znak zapytania jest na końcu? Nie rozumiem. Okej, dobra, mamy to. Tylko, że nie mogę przejechać przez tego starego starucha walonego. Dobra, jedziemy. Okej, dobra. Beautiful, okej. Okej, jak ja mam przez to przejechać? Dlaczego nie mógł tego grać na drugim planie? Ja pierdzielę. O matko, jeszcze tu się skakać nie da normalnie, no. I te krzesło teraz mi się zablokowało dziwacznie jakoś, what the fuck. Ja pierdzielę. No to też nie jest na drugim planie, to już jest na drugim planie, a to tamto nie było. Ja pierdzielę, jaka logika, naprawdę. Tu nie ma w ogóle logiki, zacznijmy od tego. Przecież mogę normalnie przejechać, o kuźwa miny, ale wyskoczyłem, no. Przeleciałem przez ma... nie, dobra, doleciałem, słuchajcie, jest dobrze, dajmy tutaj trójeczkę za te wszystkie niedociągnięcia, naprawdę. Nescott Wallfall, ale to już zaczniemy sobie w następnym odcinku, mam nadzieję, że to nie wiem, się powie, że i tak zostawcie w górę komentarz, trzymajcie się, pa, widzimy się w następnym odcinku, trzymajcie, pa, psz.